Przepraszam. Najgorsze jest to, że nie mogę tu drugiego turbo włączyć dopiero w tym miejscu, bo bym się utopił. Dostał. To kto jest, nie HWK? Miałem jechać dalej, ale nie pojadę. Mamy heala, więc jak spotnę ich tutaj troszeczkę, to heal powinien cokolwiek zrobić im, zanim do mnie podjadą, a więc będę miał coś po spocie gratis i zmarkuję ten czołg w tej bitwie, patrząc na rozjazd przeciwników. Oczywiście, jeśli nie dostanę przebicia od Arty, trzech podpał lub nie wiem. Coś jeszcze by się znalazło pewnie. Lub podwójnego Amoraka. O, ten czołg jeszcze mi nie wybuchł. Jedyny plus tego czołgu, który sobie wyobraziłem. Chociaż mógł jeszcze wybuchnąć dwa razy albo trzy. Kurczę, ciebie to nie staranuje. A ty mnie nie przebijesz. A jeszcze będziesz miał jedną szansę? Nie, bo jesteś na topowej lupie, ale stokowej wieży, więc nie masz reloadu. HWK, mam cię na strzał. Okej. To cię zniszczę. To też 170. Nie no, muszę go zniszczyć, bo jak go nie zniszczę, to jeszcze mi podjedzie do tyłu. Podjedzie na mą dupę i mnie przebije. To jest memiczne, bo w tej bitwie, jeśli zmarkuję ten czołg, wyjdzie na to, że ten czołg jest dobry, bo kurwa jadę i zabijam, nie? Ale te 180 bitew, na których kurwiłem na przeciwników... Dobra, dwa skorpiony się utopiły. Jebać was! Kurwy! Buraska. Tu jest. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Kierowca zginął. Stoimy. Dałoby się turbo. Żeby w niego wpaść z tarana. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Markowałem to gówno. Ten czołg to dno. Siódemka jest przeciętna. Normalnym jest czołgusiem siódmego poziomu. To jest jebanym gównem. Piękne skorpiony w plutonie. Jeden i drugi. Jeden i drugi nie oddały nawet strzału. Pojechały się utopić po 500 metrach. ...163 bitwy, 2320 średniego. Chyba nie mam na żadnym HTK-u tak niskich średnich, jeśli chodzi... A nie, sorry, na MX-ie mam niższe. Ale to na MX-a jeszcze markowałem przed dodaniem HP-ków, przed jego buffem. Teraz MX to koc w porównaniu z PZ-tą.
Ale na żadnym innym czołgu nie będę miał średnich niższych. Oczywiście z tych czołgów, którymi grałem przez ostatnie 5 lat. Kiedy zajmuję się tym markowaniem takim. Czołgów.